Była na pewno do pokonania. My mieliśmy troszeczkę problemów zdrowotnych w tym tygodniu. Wszystkich nas troszeczkę przetrzepało, ale dzisiaj wyszliśmy bić się z Zaksą i na pewno jesteśmy zmęczeni, wypompowani, zadowoleni myślę z gry. A z wyniku troszkę mniej. No na pewno, też mamy takie poczucie, że naprawdę zaczęliśmy ten mecz kapitalnie z olbrzymim ogniem po naszej stronie i ta przewaga naprawdę była niesamowita, ale to jest Zaksa, to jest topowy, klasowy zespół. My wrócili do gry, no i myślę, że po prostu nie wzięliśmy tego, co mogliśmy wziąć w niektórych momentach, no i szczególnie patrząc przez pryzmat tiebreaka, to Zaksa była lepsza w tym tiebreaku i potwierdziła, że grając do końca, walcząc w ten sposób, jest w stanie dzisiaj z nami wygrać. Tak, no dzisiaj rzuciliśmy wszystko, co mamy. Cieszy postawa na pewno w tym spotkaniu, mimo nawet braku Aleksa, który wiadomo, że jest naszym mocnym punktem. A cóż, no cieszymy się, że gdzieś ta forma zwyżkuje i z taką drużyną jak Zaksa, bo nie trzeba jej nikomu przedstawiać, walczyliśmy jak równy z równym. Szkoda, że nie utrzymaliśmy tego poziomu przez całe spotkanie. Być może na gorąco teraz można tak powiedzieć, ale to po to pracujemy jakby każdego dnia, żeby te momenty wytrzymywać. Myślę, że to, co było kluczem, to znowu serwis. To są tego typu mecze. No. I jak mówi stara siatkarska prawda, zagrywasz i wygrywasz, więc dzisiaj się gdzieś to tam potwierdziło. No, Zaksa nas docisnęła mocną zagrywką. My też to próbowaliśmy zrobić, ale już nie bez takiego efektu jak na początku meczu, więc myślę, że to był klucz. Ta gra dla nas stała się dużo bardziej trudniejsza. A bardziej chyba normalny dzień meczowy i ogień musiał być. Nikogo nie trzeba motywować na taki zespół jak Zaksę i adrenalina gdzieś tam zawsze jest troszeczkę wyższa w takim spotkaniu i tak jak mówiłem, cieszymy się z takiego spotkania, z takiej postawy, a z wyniku trochę mniej. No tak, oczywiście, to był myślę, że jeden z lepszych meczów w naszym wykonaniu w tym sezonie, więc najważniejsze dla nas, że jesteśmy na tej dobrej drodze, wróciliśmy na pewno na dobrą drogę, a dzisiaj to był tego typu mecz, no, można było ten wynik brać w ciemno i tego typu przebieg tego spotkania, to, że nie domknęliśmy tego meczu powiedzmy w 3 czy 4 setach, to na pewno jest temat do analizy, ale to powinno być dla nas budujące, bo jesteśmy naprawdę silnym zespołem i przy tej dyspozycji, przy tych możliwościach, które dzisiaj mieliśmy, to naprawdę wyglądało moim zdaniem bardzo dobrze. Tak, no jeszcze wcześniej czeka nas podróż do Francji, mecz pucharowy, także na razie się koncentrujemy na tym, a potem przyjdzie czas na Jastrzębie. No ale taka jest plus liga, to tu nie ma łatwych meczów, wiadomo, że Jastrzębski Węgiel w tym momencie jest jakby wydaje się ogromnie potężnym zespołem nie do pokonania, ale my zrobimy wszystko, żeby popsuć ich plany, bo na pewno mają plany bardzo, bardzo duże z tego, co tam gdzieś słyszałem, jakieś duże cele na wygranie wszystkiego, więc w naszych rękach jest to, żeby iść do przodu, poprawiać swoją grę i na pewno spróbować pokrzyżować Jastrzębie Ustrzyki. Ciężko ocenić tak naprawdę, jak samopoczucie. Raz lepiej, raz gorzej. No, ostatni czas był troszeczkę bardziej pozytywny dla nas. Idziemy ku dobremu i mam nadzieję, że tak zostanie.